Oto ręka pańska nie jest ukrócona, aby zbawić nie mogła, a ucho jego nie jest zatulone, aby wysłuchać nie miało, ale nieprawości wasze są między wami i Bogiem waszym, a grzechy wasze zakryły oblicze jego przed wami, aby nie wysłuchał. Nie poznali drogi pokoju. Ktokolwiek z nimi pójdzie, nie pozna pokoju. Księga Izajasza, 59 rozdział, od 1 do 2 wersetu oraz werset 8. Ten fragment opisuje nam drogę pokoju. Droga pokoju. Księga Izajasza często mówi o pokoju, zaczynając od księcia pokoju w księdze Izajasza 9:6, a kończąc na pokoju jak rzeka w księdze Izajasza 66:12. Są to piękne odniesienia, ale pomiędzy nimi znajduje się wiele fragmentów takich jak ten z księgi Izajasza 59:1-2-8. Pan ogłosił grzechy domu Jakuba, o czym czytamy w Izajasza 58:1, a w tym fragmencie Izajasza 59:1-2-8 daje do zrozumienia, że jest w stanie ich wybawić. Wybawić, uratować. Nie brakuje jego zdolności do dotarcia do nich, choć są daleko od niego. Nie ma ograniczeń w jego zdolności do usłyszenia ich, jeśli będą wzywać go w prawdzie. I jednak oni obrali inny kurs. Nie chcą porzucić swoich grzechów, a to powoduje, że on ukrywa swoją twarz i odmawia wysłuchania ich fałszywych i pustych modlitw. Przeszkoda leży całkowicie w nich, a więc nie znajdą drogi pokoju. Później ten fragment jest cytowany w liście do Rzymian, rozdział 3, aby pokazać, że ten problem nie ogranicza się do starożytnego Izraela. Jest to doświadczenie zarówno pogan, jak i Żydów. Naturalny stan naszych serc. Jakże by to było ważne, znaleźć nie tylko pokój, ale i drogę pokoju. Chodzić z księciem pokoju, cieszyć się pokojem jak rzeką. Co za satysfakcja. Jednak ten pokój wymyka się nam tak długo, jak długo odrzucamy Boże zaproszenie do powrotu do Niego. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie i jest zdecydowany zająć się naszą beznadzieją. Jezus, Zbawiciel, przybył do nas z wysoka dla skierowania naszych dróg na drogę pokoju, jak uczy nas Ewangelia Łukasza, rozdział 1, werset 79. Bóg Biblii nie tylko wie, gdzie można znaleźć drogę pokoju, ale także nas na nią prowadzi. Jeśli nie możesz znaleźć tego pokoju, nie rozpaczaj. Sam Pan, Jezus Chrystus, sam Pan pokoju wskaże drogę. Tak jest napisane przecież w drugim liście do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 16.